Witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj Wam pokażę wszystkie komendy do Farming Simulator 2019. Oczywiście, aby móc wpisywać komendy, musicie mieć włączoną konsolę, więc teraz w karcie Wam się wyświetla film, w którym Wam to właśnie pokazuję. Pierwszą taką najważniejszą komendą, bardziej pospolitą, jest komenda na włączenie HUD-ów. Klikamy tylne, wpisujemy GS. Og, ważne, żeby te były duże. Klikamy tabem i mamy tutaj Flight and No HUD Mode. Klikamy Enter i on już jest włączony. I pod przyciskiem O, jak widzicie, wyłączamy i włączamy HUD. Przyciśniemy przycisk J, to pod klawiszami Q i E możemy sobie również latać. Taka ciekawostka. Drugą komendą jest to komenda na zmienianie uprawy na polu, a także jej stadium wzrostu. Tak, klikamy sobie w tylde, wpisujemy GS set wild fruit teraz bez spacji wpisujemy numer pola. Teraz wpisujemy sobie uprawy po angielsku. Wszystkie uprawy po angielsku będziecie mieli w opisie. Na przykład sobie wpiszemy może rzepak, czyli canola, i na przykład stadium wzrostu piątka. I jak widzicie, na naszym polu pojawił się rzepak w fazie wzrostu 5, czyli już takiej gotowej do zbioru. Możemy zmieniać, jest jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. To są wszystkie fazy. Sobie po prostu wybieracie, jaką chcecie. Ok, kolejną komendą jest to komenda na orkę, czyli że mamy zaorane pole, abyśmy się nie musieli męczyć. Tak, no to zaczynamy sobie standardowo. GS set File. Sobie napisałem obok na kartce i tak sobie właśnie spisuję, by mieć wszystko dobrze, bo wiadomo, na pamięć ich nie znam. I wpisujemy pola, numer pola, czyli 61 flow i na przykład 10. I nam się ładnie pole zamieniło na zaorane. Widzimy tutaj, całe pole się zaorało, oczywiście to, które jest zaznaczone, i myślę, że przydatna komenda, jeżeli Wam się nie chce po prostu orać. Kolejną komendą jest to komenda na czyszczenie oraz brudzenie maszyn. Jeżeli chcecie sobie zrobić screena na przykład na grupkę na Facebooku, że robicie na polu, macie czysty ciągnik, to jest coś dla Was specjalnie. Klikacie tylde, klikacie jeszcze raz, wiecie GS ADD Dirt Amount. I jeżeli chcecie mieć brudny, to wpisujecie jedynkę. Jak widzimy, ładnie się nam ubrudził, calutki. No może nie cały, a chociaż może i cały, to już jak to patrzy. Cały tutaj ciągnik jest ubrudzony. A więc jeżeli chcecie sobie wyczyścić ten traktor, wpisujecie GS ADD Dirt Amount i robicie spację, klikacie minus 1. I jak widzimy, ciągnik się ładnie czyści. Ok, kolejną komendą jest to komenda na napełnianie sobie przyczepy ziarnem. I tak, aby to zrobić, wpisujemy sobie GS Fill Unit Add. I tak, wpisujemy 1 albo 2, jeżeli mamy na przykład 3 nadprzyczepy, to jeżeli chcemy sobie napełnić ostatnią, wpisujemy trójkę, a jeżeli pierwszą, ja mam jedną tylko, to wpisuję jedynkę. I tutaj wpisuję nazwę tej uprawy po angielsku. Ja wpiszę sobie canola, czyli rzepak, i wpisuję, ile chcę tego napełnić. Na przykład 2000. I jak widzimy, przyczepa nam się ładnie napełniła. Mamy tutaj 2 tony. Jak widzicie, mamy tutaj przy liczniku, ładnie widać.
No i właśnie taka modyfikacja. Komenda jest przydatna, jeżeli nie wiem, chcecie szybko zarobić czy coś, no wiadomo, można sobie też zadać pieniądze. A to taki bonusik. Wpisujecie GS, duże C, wpisujecie, tutaj wam się pojawia cheat money, bierzecie plusik i wpisujecie ile chcesz, na przykład dodam sobie tyle, klikam enter, no i mi się dodał milion. No i myślę, że wam się ogólnie odcinek spodobał i widzimy się w następnym. Cześć.